No i dobra, jesteśmy teraz tutaj. Wow, tam coś pominąłem. Tam coś pominąłem, widziałem to. Widziałem to, kurczę pieczone. Za szybko poleciałem. A później bym szukał. I to wszystko? Chyba ta. Okej. I co, zniszczyłem wszystkie te znaki. I nic się nie stało. Halo, tu powinien być ten skill point, nie żebym się chciał czepiać. Chyba, że tam jeszcze coś u góry jest. No u góry to mamy tutaj sporo, że tak powiem, liści. I za pomocą tych liści możemy dostać się tutaj. A następnie do kluczyka, który tam na nas czeka. I do jajeczka, więc najpierw myślę, że do jajeczka. Franek. Franek kimono. No, można by powiedzieć, że troszeczkę jak Franek kimono, nie żeby coś. Mamy tutaj klejnocik. I zium. Jak najbardziej tak, o to chodziło. Więc teraz możemy chyba tą samą drogą wrócić, przynajmniej tak mi się wydaje. No, mogło mi się wydawać, no niestety. I mi się wydawało. 286 na 500. Okej, 2 na 6. 2 na 6 jajuszek. Okej, co masz nam do powiedzenia? A ja taki wałkoń. Niech więc weźmie to jajko. Ja taki wałkoń. Niech weźmie niech więc weźmie to jajko. Aha. Teloniusz? Co to jest za imię Teloniusz? Pierwsze słyszę w ogóle, co to jest za imię. A tutaj co nam powiesz? Tych potrzeba lamp. Tajemnice zdradzę ci. Za mną, zwierzucny. Hem. Hemem. Teraz może poszukajmy zatem tej skrzynki, co? I przy okazji może jakiś znak się napatoczy, którego pominąłem z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. No mamy skrzyneczkę. A więc dziękuję za uwagę. Halo, gdzie jest ten znak? Cały czas mi jakiegoś znaku brakuje. No ja to autentycznie ślepy jestem, no ale dobra, niech będzie. No i przy okazji odblokowaliśmy sobie drzwiczki. Nice. I one się tutaj nam otworzyły, jej! Możemy iść zatem na poziom. I tak też uczynimy, bo tutaj mamy mini bossa, z tego co pamiętam. Tak jest. Siema ziom. Co nam powiesz, Rajnoku, ty zasrany ty? Aha, czyli będziemy musieli tam idealnie tą bombę wrzucić w jego stronę. Okej. Myk, ale żeś w mordę dostał, gościu. To będzie łatwy bosik. Myślę, że bezproblemowo sobie poradzimy.
I proszę bardzo. I po nim. Herbie. Ładny fikołek, panie akrobata. No dobra, no to tu mamy zrobione, więc teraz pozostaje nam z upiornego bagna zmierzyć się z częścią Shilly. Więc zobaczymy, czy Shilla będzie nam mówiła w tym jakże poetyckim języku. Bagno pachnie tak, jak na wiosnę wonny mak. Na wojenny ruszam szlak. Oczywiście, jak najbardziej tak. Okej, nie ma problemu. Jeżeli chcesz, to możesz mówić nawet i w poetyckim języku. Dla mnie to żaden problem. I możemy lecieć dalej. Bomby są już tu. Zrobimy z jajkami boom. I zleci się tłum. Drogę oczyści zwierz. Kangurku, czy pomożesz? Śpiesz się, Shilo, śpiesz. Teraz tęsknimy. W cierpliwość się zbroimy. I bum, zrobimy. No a jeszcze nie chcę wam pomagać, bo najpierw wolę sobie oczyścić teren i jak najwięcej klejnotów zebrać. Tak więc pozwól, że tak też uczynię, dobra? Najpierw sobie zbiorę klejnoty na spokojnie i potem ogarniamy temat. Umówmy się tak. Bo też nie chcę się bawić później w dodatkowe zbieranie klejnotów w trakcie robienia poziomu, tak więc najpierw obowiązki, później przyjemności. O, tak się umówmy. Tutaj nic już więcej nie ma. Chyba. A, jest! Widzicie? Nie uwzględniłem tej ścianki. Czyli teraz musimy tam iść. Już mamy o wiele więcej klejnotów. I tutaj to już w ogóle mamy dużą ilość klejnotów na samej górze. Już Sparks nam każe iść w inną stronę, albo Iskier, jak chcemy sobie go nazwać. Tak więc zatem idźmy w inną stronę. Myk, 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 myk. Tu mamy dwa jajeczka, które na nas czekają. Dwa ostatnie jajeczka, tylko tak przypomnę. O. Tak więc jeszcze nam brakuje klejnociku o wartości 5 i będziemy mieli wszystkie klejnoty zebrane. Czyli tu w sumie będą tak porozsypane pewnie te jedynki teraz. Okej. Co tutaj mi pokazujesz? Ty, tutaj coś jest. A, widzicie? No i mamy wszystkie klejnoty zebrane, no kurczę pieczone. Dobra, teraz możemy przejść do tego. Czas na wybuchy! Oto wolności podmuchy! Nadciągam zuchy! Chodź, 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 nie bój się. Ja tu specjalnie dla ciebie te grzybki ogarniam. Dobrze, dobrze. Nice.
Nice, udało się! Piggy! Piggy Pop, nie pękaj, prosiaczku! Zostało ostatnie jajeczko. Brat klatki wysadzi wieczko. Może pomożesz mu, deczko? Dobrze, pomogę mu, deczko. Deko mu pomogę. Oczyść mi drogę z kamoli. To wysadzić klatkę pozwoli. Biedne jaja w niewoli. Czas na wybuchy. Oto wolności podmuchy. Nadciągam, zuchy. Yeah, udało się. To w sumie było easy. To drugie, to w sumie chyba nawet było... Michalina, no szkuźwa! Presto nie woli, że dwoje smocząt kwili, to zasługa Chili. Rozumiem, moje imię jest bardzo popularne, ale... Czemu wstawiacie moje imię i moje imię odmienne bardziej w żeńską stronę w jednym poziomie? Czy was dosłownie posrało, kurcze pieczone, koledzy i koleżanki? Dara, opuszczamy ten poziom, nie ma co, nie ma to tamto. Fifo, fefo, fum! O nie... Fidlifu, rośnij! Tadim, tadum, tadam! Trzeba jej pomóc! Żartujesz, prawda? Prawie cię usmażyła! Ta, ale celowała w ciebie. Dosyć! Dzięki. Nie ma sprawy. Miałaś szczęście, że był tu łowca. Umiem o siebie zadbać. No pewnie, że umiesz. A może ci pokażę? Magia się skończyła, he? Może dam ci coś na rozpęd. Później się tobą zajmę. Ej, musiałeś ją tak odstraszyć? Ja ci coś, Hunter, ostatnio mówiłem, tak? Przypomnij sobie moje słowa z poprzednich odcinków. No, tak więc wyciągnij wnioski. Mamy 34%, 2 godziny i 25 minut save'a, 24 setne sekundy, 4000, prawie 4500 klejnotów, 54 jajka, 31 żyć. No kurczę pieczone, żyć nie umierać. Żyć nie umierać, moi drodzy. Zostały nam teoretycznie już 3 poziomy tylko w zasadzie. Tak spojrzawszy na to, co było poprzednim razem, no to mamy tak. 9, tu mamy z kolei 4, więc tak, zostały nam 3 poziomy. Plus boss i plus Sparks, oczywiście. Więc teraz udajmy się do lodowego szczytu. Jest to tym razem poziom lodowy, który chyba możemy normalnie zrobić na 100%, bo chyba tutaj nie potrzebujemy
Sergeant Berda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak więc zobaczmy, co tam lodowy szczyt dla nas przygotuje. Okej, jesteśmy zatem w lodowym szczycie. I teraz sprawdźmy, co tutaj dla nas będzie przygotowane. Mamy tutaj na razie TNT, z tego co widzę. W środku są przeciwnicy, z tego co też pamiętam. I tu mamy 500 po raz kolejny klejnotów do zebrania. I jakiegoś misiaka mamy. Ała, to bolało. Miałem dziś łowić znakiem w przeręblu, ale nosorogi zablokowały ścieżkę i nie mogę się przedostać. Próbowałem porozbijać bloki, strzelając działa, ale to działo nie strzela prosto. Od rana nie mogę w nic trafić. Pozwól, że ja ci pomogę tutaj. Ja pamiętam ten poziom doskonale, dlatego że uwielbiałem w tym poziomie napierdzielać w jastrzębie. Nie żeby coś. No i bardzo dobrze, o to chodziło. Więc teraz pozwól, że Bobie zaraz do ciebie polecę. Ponieważ najpierw trzeba zebrać to, co... najważniejsze, kurcze pieczone. Dlaczego tak zrobiłem?